Tak jak już zostałem zapowiedziany, nazywam się Maciej Okniński, reprezentuję Unified Factory i do tak zwanej branży dostałem się trochę tylnymi drzwiami, ponieważ nie byłem aktywnym uczestnikiem życia startupowego. Tworzyliśmy zupełnie inny biznes dotyczący outsourcingu sprzedaży i obsługi klienta. Przeprowadziliśmy kilka emisji obligacji, akcji i dzięki temu możemy teraz stanąć tutaj i z wami rozmawiać. Postanowiłem opowiedzieć wam o tym, jak odczarować chatboty i zaprosić was do tego, żebyście razem ze mną podjęli wyzwanie. Na czym to wyzwanie miałoby polegać? Na tym, żebym was spróbował przekonać do tego, żebyście wy zaczęli tworzyć sami własne chatboty. Z czego to wynika? Dlaczego moim zdaniem jest to realne? Dlaczego warto się o to pokusić? To, co mówił Tomek przede mną, w pełni to potwierdzam, że rzeczywiście, rzeczywiście zapotrzebowanie na tego typu produkty rośnie. Nasi klienci mówią, że to jest nie tylko zapotrzebowanie, także moda. To także to, że dookoła tych informacji pojawia się coraz więcej o tym mówimy, coraz więcej tego tworzymy i chętnie o tym rozmawiamy w przyszłości, o tym, jak ta przyszłość będzie wyglądała. Tomek opowiadał o perspektywie sztucznej inteligencji, o 2040 roku czy 60, jak to wszystko będzie zmieniało. W związku z tym ja was zapraszam do tego, żeby jak najbardziej tymi tematami się dalej interesować. Technologia. Technologia nas wciąga w to wszystko. Potwierdzam w 100% to, co było powiedziane wcześniej, że tych narzędzi jest coraz więcej. Te narzędzia ja wam postaram się w dużym skrócie zaprezentować. I pieniądze, które są związane z tymi rozwiązaniami. My jesteśmy takim przykładem, że postawiliśmy na bardzo wertykalne podejście do botów. Wy tych botów na razie nie widzicie, one są wykorzystywane przez naszych klientów i radzą sobie dosyć dobrze i trochę pieniędzy już dzięki temu zarobiliśmy. I co ta technologia wam oferuje? Tomek troszkę o tym wspominał. Rozwiązania, które są dostępne na rynku, one pozwalają nam na to, żebyśmy mogli rozwiązania technologiczne, chatboty budować, żebyśmy mogli je rozwijać, żebyśmy mogli je testować, żebyśmy mogli je uczyć i żebyśmy mogli tę pracę, te rozwiązania w zakresie tych narzędzi rozwijać. I dlaczego wam mówię o tym, że warto ten wysiłek podjąć? Dlatego, że ludzie, którzy się tym zajmują zawodowo, z którymi my współpracujemy, twierdzą, że pojawią się co najmniej cztery nowe zawody związane z chatbotami, ze sztuczną inteligencją. Po pierwsze, jest to zawód data scientist, ludzi, którzy programują tego typu narzędzia. Drugi taki obszar to są trenerzy systemów komputerowych. I podam wam taki przykład, jak my rozmawiamy z klientami, wdrażamy tego typu rozwiązania, to klienci mówią, no przecież to jest sztuczna inteligencja, ten system wszystko powinien umieć od razu. Więc my pytamy, czy pana syn, który miał 2 lata, był w stanie czytać i pisać, tak jak ta sztuczna inteligencja, która się rozwija. My musimy zasilić ten system odpowiednią wiedzą, odpowiednimi rozwiązaniami, odpowiednimi danymi, żeby ten system mógł zacząć sensownie pracować. I trenerzy systemów komputerowych według Gartnera to prawdopodobnie za jakiś czas będzie około 20% firm, które będą na stałe miały pracowników zajmujących się tymi narzędziami. Trzeci taki obszar, oprócz data scientist i trenerów systemów komputerowych, to są osoby, które analizują dane i pomagają tym systemom się tworzyć. Pani gdzieś tutaj pytała, jak jest budowany skrypt, jak jest budowany dialog z userem. To jest również bardzo ważny obszar, który do tego jest potrzebny. W związku z tym te narzędzia są do tego, żebyście mogli się rozwijać, żebyście mogli z tymi narzędziami iść przez świat. A jak to wygląda z punktu widzenia technologii? Historycznie na to patrząc, kiedyś, parę lat temu, wielcy wendorzy technologii, tacy jak Microsoft chociażby, dostarczyli wam framework, wam, waszym znajomym do tego, żeby tworzyć oprogramowanie. Drugim krokiem, jak ta technologia weszła w mobile, były platformy do tworzenia narzędzi z zakresu aplikacji mobilnych. A dzisiaj oni wam mówią, twórzcie z nami razem sztuczną inteligencję, twórzcie boty, chatboty, wasza wyobraźnia jest w tym zakresie nieograniczona, to wy możecie decydować, w którą stronę te rozwiązania będą się rozwijać. I trzecia sprawa jest taka, ja siedzę w tym biznesie trzeci rok, tak intensywnie w zakresie rozwoju narzędzi związanych z automatyzacją obsługi klienta
i obserwuję to, co się dzieje. I powiem wam, że ja nie znalazłem do tej pory żadnego produktu, żadnego bota, który mógłby być benchmarkiem, który mógłby być takim wyznacznikiem, idziemy w tą stronę i próbujemy go kopiować. Tak jak widzicie, chociażby Uber, mistrz samodzielnej obsługi klienta, self-serwisu. Jak widzicie Facebooka, mistrza social mediów, to nie ma dzisiaj takiego produktu, który mógł być takim numerem jeden. Dlatego tym bardziej was zapraszam do tego, żebyście jak najbardziej w tą tematykę wnikali, jak najbardziej ją poznawali, bo może tutaj wśród was siedzi ktoś, kto będzie takim wynalazcą i znajdzie takie rozwiązanie. Ja się nad tym zastanawiam, nie tylko ja, także inni wokół nas. Dlatego podkreślam, szukajcie rozwiązań i twórzcie swoje własne produkty, swoje własne chatboty. I można by się było zastanowić, po co ja wam w ogóle o tym mówię. Nasza firma dość dobrze sobie radzi, zarabiamy pieniądze, wykorzystujemy te narzędzia sztucznej inteligencji do tego, żeby pomagać naszym klientom w obsłudze klienta, a tutaj zwracam się do was z takim przekazem, który może spowodować, że ktoś z was będzie moją konkurencją, urośnie do niewyobrażalnych rozmiarów i za chwilkę zdmuchnie mnie z rynku i po prostu mnie nie będzie. Czy jest taka szansa? Zawsze jest taka szansa, natomiast mam nadzieję, że stanie się wręcz odwrotnie, że tworząc razem te rozwiązania, budując ten rynek, budując polskie know-how w zakresie sztucznej inteligencji i chatbotów, będziemy w stanie razem kiedyś współpracować. Jak to wyglądało historycznie z punktu widzenia badań w obsłudze klienta? My się w tym specjalizujemy. My się nie zajmujemy zajmujemy automatyzacją przemysłową, nie zajmujemy się automatyzacją procesów produkcyjnych, zajmujemy się głównie obsługą klienta i wsparciem procesów sprzedażowych. I zwróćcie uwagę, że w zeszłym roku według badań Gartnera i Forrester Research w 2016 roku 60% firm amerykańskich było gotowych do tego, żeby automatyzować procesy związane z obsługą klienta. To jest naprawdę bardzo duża skala. W tym roku, w 2017, 65% firm twierdzi, że większość zadań z zakresu obsługi klienta, 65% zadań z zakresu obsługi klienta nie wymaga wsparcia osobowego. I spójrzcie, jak to wygląda w naszym codziennym życiu. Wyobrażacie sobie bankowość bez bankowości elektronicznej, wyobrażacie sobie e-commerce bez sklepów internetowych, wyobrażacie sobie zamawianie taksówek, przejazdów bez takich aplikacji jak Uber i taksi i inni. Tego jest naprawdę bardzo dużo i te narzędzia self-serwisowe dynamicznie się rozwijają, także w zakresie obsługi klienta. A za parę lat 85% klientów według badań będzie obsługiwało się samodzielnie. I tutaj mówimy o skali 85% wszystkich nas. Nie mówimy o geekach, którzy są zafascynowani technologią, mają po 20 parę lat i zrobią wszystko, żeby się tą technologią bawić. Mówimy o tych osobach, które w tym 2020 roku będą miały także 60 lat, 70. Mówimy o pewnej średniej i to będzie 85% osób będzie z tego korzystało. I w zasadzie patrząc na to, co się dzieje, to jest bardzo prawdopodobne, bo coraz częściej mamy do czynienia z tym tak zwanym self-serwisem. A czym jest chatbot z naszej perspektywy? Jak my to postrzegamy? Dla nas chatbot może być w zasadzie dowolnym mechanizmem do tego, żeby podać informacje konsumentowi. Jeżeli jest na stronie internetowej pole do wyszukiwania, na którym jest wpisane spytaj, zapytaj, znajdź, gdzie jest moja przesyłka, na jakim etapie jest realizacja mojego zamówienia i podamy ten tekst normalnie tekstem pisanym, bez wyklikiwania pewnych procesów, tylko tekstem naturalnym, to może być prosty chatbot. Ten chatbot może was zapytać, czy chodziło ci o przesyłkę numer 2180, tak? I ta informacja jest wyświetlana na ekranie. To także jest bardzo wąski, wertykalny chatbot, ale działający bardzo sprawnie i pokrywający pewne zapotrzebowanie. Czy może to być rodzaj drzewa decyzyjnego, który prowadzi użytkownika przez pytania w procesie pozyskiwania nowej karty kredytowej? Zadając pytania i odpowiedzi tak, nie, prowadzi do wniosku na przykład takiego, sorry, jesteś szaleńcem, nie masz pieniędzy, nie damy ci tej karty kredytowej, przykro nam, lub w drugą stronę, masz świetną sytuację, chętnie cię wspomożemy. Czy też może to być po prostu prosty mechanizm, bardzo szeroki, w którym pytamy o pogodę w dowolnym miejscu na świecie i efektem tego pytania jest to,
że na przykład pytając o pogodę w Austrii, chatbot wam zajodłuje, jaka jest obecnie pogoda w Austrii, a pytając o pogodę w Krakowie, krakowianka wyskoczy na ekranie i będzie wam opowiadać, jakie piękne słońce świeci w tym momencie w Krakowie. To wszystko jest po prostu element procesów automatycznych, które może obsługiwać chatbot. Więc podsumowując, z naszej perspektywy to może być zarówno inteligentna wyszukiwarka, jak i drzewo decyzyjne, jak i rodzaj prawdziwej konwersacji. I czy to krótkie podsumowanie wyczerpuje możliwości? Zapewne nie. Jestem przekonany, że w waszej głowie, w waszych pomysłach są rozwiązania, które mogą wykraczać daleko poza to, co ja tutaj przedstawiłem, a wy będziecie w stanie zaproponować coś więcej. Jak to wyglądało w 2016 roku? Trochę rozwinę wątek, który Tomek poruszył. To był rzeczywiście przełomowy rok. To po prostu parę miesięcy na rynku i 5 wielkich premier. Marzec z zeszłego roku Microsoft pokazuje Cortanę i swoje środowisko dla wirtualnych asystentów. Kwiecień Facebook pokazuje Messengera ze swoim środowiskiem do budowania chatbotów. Za chwilkę w maju Google pokazuje TensorFlow i Syntax Next, to są wszystko środowiska do tworzenia narzędzi do sztucznej inteligencji. Lipiec Amazon prezentuje środowisko Amazon Machine Learning i w końcu pod koniec roku we wrześniu Salesforce ze swoim środowiskiem Salesforce Einstein twierdzi, że ma najbardziej inteligentny CRM na świecie, że ten CRM jest w stanie zapewnić wszystkie potrzeby ludzi, którzy w tym zakresie funkcjonują. Z punktu widzenia narzędzi, z których możecie skorzystać, to są między innymi takie, czy to będzie Microsoft Bot Framework od Microsoftu, czy to będzie od Facebooka Vitae, czy od Google'a TensorFlow, to zależy od was. Czy ja znam te narzędzia? Powiem wam szczerze, nie znam, bo my pracujemy na swoich i chętnie wam o tym za chwilkę opowiem. I teraz przechodzimy do tego, co my robimy. Czym dla nas jest obsługa klienta w zakresie automatyzacji, co my z tym potrafimy zrobić i dlaczego warto o tym mówić? No, muszę przyznać, że nam to jakoś wychodzi. W sensie takim, że w zeszłym roku, w 2016, oferując nasze narzędzia, nasze oprogramowanie do Customer Service Automation, zarobiliśmy prawie 5 milionów złotych. Funkcjonujemy na kilku rynkach, obecnie próbujemy naszych sił w Stanach. I czym jest to platforma Customer Service Automation, żeby wam trochę to przybliżyć? Przez ostatnie 6 lat zbudowaliśmy platformę, która składa się z 3 takich głównych modułów, dużych modułów. Jednym z nich jest zaawansowane narzędzie Contact Center do wielokanowej komunikacji. Możemy tam obsłużyć maila, możemy obsłużyć czat, możemy obsłużyć głos przychodzący, wychodzący, możemy pracować na SIP-trunkach, na WebRTC. No naprawdę te rozwiązania są bardzo szeroko rozwinięte, umożliwiają najróżniejsze pomysły związane z komunikacją. Z drugiej strony dostarczamy naszym klientom moduły, narzędzia z obszaru wsparcia sprzedaży i obsługi klienta, czyli integrujemy tą komunikację z end-userem z tym, co się dzieje po prostu wewnętrznie w firmie. I z trzeciej strony zbudowaliśmy razem z naszymi inżynierami moduł pamięci asocjacyjnej, który umożliwia analizę tekstu naturalnego i odpowiednie reagowanie na ten tekst naturalny, który przychodzi w ramach komunikacji z klientami. Dlaczego pamięć asocjacyjna? Dlaczego my na to się zdecydowaliśmy i czemu naszym zdaniem to działa dobrze? Odpowiedź jest bardzo prosta: dla pieniędzy i dla oszczędności. Nie jesteśmy tak ambitni, żeby procesować wszystkie zdarzenia, które dzieją się w organizacji. W organizacji, jak wiecie, w obsłudze klienta może się dziać wszystko. To może być pytanie o płatność, to może być pytanie o zwroty towaru, to może być pytanie także o to, dlaczego przesyłka się spóźniła, ale również w obsłudze klienta zdarzają się klienci, którzy piszą maila w stylu: przepraszam, nie zapłacę dzisiaj, bo moja ciocia wczoraj miała problem, ja musiałem jej pożyczyć pieniądze, prosiłem ciocię, żeby oddała te pieniądze, niestety nie zdążyła mi tych pieniędzy oddać, w związku z tym, kiedy mogę zapłacić. I to są takie case'y, które dotyczą płatności, ale je się obsługuje dosyć trudno, bo wymagają bardzo dużo czasu, bardzo dużo zaangażowania. I co my robimy? My mówimy w ten sposób, że te case'y, które wykraczają poza standard, my to całkowicie eliminujemy.
Czy mówimy naszym klientom, my się nie będziemy tym zajmować, to nie jest nasza robota. My się zajmijmy, skupmy się razem na tym, żeby obsłużyć te 70-80% zdarzeń, które najbardziej was bolą, które powodują najwięcej problemów u was, po to, żeby przyspieszyć obsługę tych najczęściej zdarzających się przypadków i skrócić czas obsługi. A z czego składa się platforma w szczegółach? No po pierwsze, posiadamy własne narzędzie do programowania graficznego, czyli w zasadzie rozwiązanie do budowania drzew decyzyjnych, bardzo różnych. To może być drzewo decyzyjne dotyczące komunikacji, prosty IVR, na pewno wielu z was się spotkało z narzędziem pod tytułem kliknij jeden, przełączycie do księgowości, kliknij dwa do działu obsługi. To może być również interfejs głosowy, który ten IVR buduje, ale to może być zupełnie coś innego. To może, wyobraźcie sobie, rozwiązanie oparte na takim drzewie decyzyjnym, które dotyczy dokumentacji, dotyczy wymiany informacji pomiędzy nami. Jeżeli ja się z wami skontaktuję i wy do mnie odeślecie maila, ja jestem w stanie na podstawie tego drzewa decyzyjnego tego maila przeczytać i wystawić wam odpowiedź odpowiednią, którą zaakceptuje mój konsultant w dziale obsługi, czyli jesteśmy w stanie łączyć te kanały między sobą od maila, poprzez dokumentację, poprzez interfejs głosowy, możemy łączyć to z czatem, tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Łączymy ze sobą dla naszych klientów, wykorzystując te wszystkie algorytmy wewnętrzne, łączymy ze sobą front office z back office'em. Z waszej perspektywy prawdopodobnie to jest mało znacząca sprawa. To jest również takie wertykalne podejście, ale w wielu organizacjach problemem jest właściwe obsłużenie tego, co się dzieje na froncie kontaktu z klientem, co się dzieje na froncie kontaktu z klientem i to, co się dzieje w back office'ie. Podejrzewam, że wielu z was tutaj siedzących miało takie sytuacje, że zgłaszaliście jakąś sprawę do dostawcy chociażby prądu, usług telekomunikacyjnych, czegokolwiek innego i sprawa gdzieś po prostu przepadała w czeluściach back office'u i bardzo trudno było dotrzeć do tego, kto się tym zajmuje. My to robimy od razu na froncie, na etapie, kiedy użytkownik skontaktuje się z agentem, skontaktuje się z konsultantem, jest po prostu od razu to jego zdarzenie, tak co się mówi potocznie, maczowane z tym, co się dzieje potem w back office'ie. No i posiadamy własne, autorskie środowisko do sztucznej inteligencji, oparte na tych algorytmach pamięci asocjacyjnej. W skrócie wam powiem, że chodzi o to, że my tworząc środowiska, algorytmy pamięci asocjacyjnych, my budujemy indeks alfanumeryczny do zdarzeń, które są zapisane w systemie i w momencie, kiedy przychodzą inne zdarzenia do systemu, my ten indeks alfanumeryczny tworzymy online i porównujemy z tym, co mamy w systemie i wystawiamy właściwy komunikat zwrotny. Ten przykład, który tu widzicie, nie wiem, czy pointer działa, chyba działa, tak. Ten przykład, który tu widzicie, akurat w wersji anglojęzycznej on jest zrobiony, w ogóle obsługujemy angielski, polski, czeski, mamy oddział w Czechach i zbudowaliśmy także interfejs czeski do tych rozwiązań. To jest taki case na czacie, to jest przykładowy czat z klientem, klient pisze, że ma problemy z kartą, chce ją zablokować. W tym miejscu, to jest interfejs agenta w dziale obsługi klienta, w tym miejscu pojawia się podpowiedź dla tego agenta, co powinien wysłać w wyniku tej komunikacji przychodzącej i albo on się decyduje i po prostu klika OK, pasuje, wysyła, albo edytuje to, co zostało zaproponowane, albo w ogóle kasuje i pisze swoje. I to jest ten sposób na to, żeby wychwycić te 70-80% zdarzeń, które najczęściej występują w procesach obsługi klienta, żeby temu agentowi wystawić coś, co jest po prostu najbardziej prawdopodobne. Najlepsze efekty, jakie uzyskaliśmy w naszych wdrożeniach, to było 7-krotne przyspieszenie obsługi maili przychodzących. Pracujemy dla dwóch klientów szwajcarskich, którzy procesują miesięcznie 200 tysięcy maili przychodzących obsługowych w paru językach, w parunastu dokładnie. I to są maile naprawdę proste, zwroty towarów, płatności, przesunięcia płatności, informacja o tym, o spóźnionych przesyłkach, rezygnacje, zapytania, nowe oferty, czyli to, czego jest po prostu najwięcej, eliminujemy, tak jak mówiłem wcześniej, rzeczy przypadkowe, niepowtarzalne. I z 15 maili na godzinę weszliśmy na poziom 100 odpowiedzi w ciągu jednej godziny. Więc to jest taki power, to daje takie możliwości tym działom do tego, żeby się rozwijać, że one po prostu chętnie z tego korzystają.
I czasami na prezentacjach, na spotkaniach z klientami mnie klienci pytają, no dobrze, no ja miałem 100 osób w dziale obsługi, z 15 maili na godzinę zrobiłem 100, no to znaczy, że mi praktycznie większość tej ekipy jest niepotrzebna. No i tutaj się kłania nasza filozofia, oczywiście czasami się broni na wdrożeniach, czasami nie, ale nasza filozofia sprowadza się do tego, że my wystawiamy pewne środowisko, wystawiamy rozwiązania, które pomagają w tej obsłudze i chcemy znaleźć przestrzeń dla tych pracowników, którzy są, przepraszam za sformułowanie, upierdzieleni tą robotą, bo rzeczywiście to jest bardzo trudna praca, żeby wygospodarować przestrzeń do tego, żeby oni mogli nas obsługiwać lepiej. To jest idealna filozofia, to się najlepiej sprawdza. Natomiast czy klient z tego skorzysta, czy klient powie, ok, to ja zostawiam te ileś osób w załodze i dalej z nimi pracuję, czy klient mówi, no sorry, świat jest brutalny i muszę części podziękować, to już nie jest nasza decyzja, natomiast my wiemy, że czy oni to zrobią z nami, czy zrobią z wami w przyszłości, czy z kimkolwiek innym, na pewno ten kierunek jest, nieunikniony. No i żeby nie być gołosłownym, że tylko tam pokazuję te prezentacje, te PowerPointy i powiedzieć, że jestem człowiekiem PowerPoint, to chciałem was zaprosić do zabawy na żywo, bardzo szybko na podsumowanie. Wystawiliśmy wam dwa środowiska. Jedno środowisko to jest e-commerce unifiedfactory.com, drugie chatbot unifiedfactory.com i będziecie mogli po prostu pobawić się tym, co tam jest. A co tam jest? Szybciutko wam pokażę ostatnie przykłady. OceanDirect.pl to nie jest nasz klient, to jest przykładowy serwis, który po prostu możecie znaleźć w internecie. Wejdźcie do tego serwisu, wpiszcie w wyszukiwarce sok z marchewką dla dzieci. Wyniki wyszukiwania, które dostaniecie, to są te, które są na dole. To jest szampon, to są jakieś chusteczki, czy mydło dla niemowląt, to jest bobowrót, czyli po prostu wyszukiwarka zachowuje się klasycznie, jak zachowuje się każda wyszukiwarka oparta na bazie danych, czyli wyszukuje słów podobnych do tego, podobnych do tych, które są po prostu w bazie danych. Jak się zachowuje wyszukiwarka oparta na pamięci asocjacyjnej? No kontekstowo po prostu bierze cały zapis, który jest zaprezentowany i wystawia właściwe wyniki w wyszukiwarce. Czy można zrobić to innymi narzędziami? Na pewno można. No my postawiliśmy na te, skorzystaliśmy z pamięci asocjacyjnych i one dobrze działają. Kolejny przykład, który także wystawiliśmy, także możecie sobie poglądać, możecie poklikać nawet teraz w czasie rzeczywistym i zobaczyć, jak to działa. W interfejsie polskim, w języku polskim wystawiliśmy proste narzędzie do wyszukiwania seansów w kinach. Podpięliśmy tam kilkadziesiąt różnych filmów, kilkadziesiąt różnych miast, kilkadziesiąt tak repertuaru z opisami i możecie wejść, możecie po prostu sobie wyszukać kino, które was interesuje, posługując się normalnie językiem naturalnym. I to narzędzie, które my oferujemy, tutaj na końcu, jak już wiemy, że ten film jest 8 marca, dostępny o konkretnej godzinie, na końcu może być interfejs taki, że na przykład generujemy SMS-a i wysyłamy do narzeczonej z informacją, zapraszam cię do kina 8, tu są bilety załączone do tego SMS-a, możemy podpiąć tam system do zakupu tych biletów, w zasadzie co chcecie. Więc podkreślam, rzucam wam to wyzwanie, twórzcie chatboty. Uważam, że to jest bardzo fajny kierunek, dający duże możliwości. My z tego żyjemy, radzimy sobie nie najgorzej i mam nadzieję, że za kilka miesięcy się spotkamy, wy pokażecie swoje rozwiązania, my pokażemy swoje i spróbujemy znaleźć coś, co będzie najlepsze dla obu stron. Bardzo wam dziękuję. Maciej Okniński, dziękujemy bardzo.